No niestety, jak widać tutaj na załączonym obrazku, ja mam naprawdę ekstremalnie przerośnięte hypo. No. Jest to szczególnie przeszkadzające w pracy, w podkładaniu formy, zwłaszcza, że często tak jak tu widać, nie wiem, widać o tu. Ono jest przyklejone często jakby do samej płytki. I nie ukrywam, że często słyszę komplementy, że mam piękną, długą płytkę, a nie każdy zdaje sobie sprawę, że ona jest długa nie w tą stronę, bo to naprawdę uprzykrza życie. Bardzo. Przy ściąganiu, właśnie przy podkładaniu szablony, generalnie jest wrażliwe, czyli mocno się odczuwa. I tak zdaję sobie sprawę, wygląda to obleśnie, no i nic na to nie mogę poradzić, tak jakby mam, odkąd sięgam po pamięć, odkąd byłam małą dziewczynką. Nie każdy też wie, co to jest przerośnięte hypo, no i wiem, jakby co tak wygląda ta ekstremalna wersja i no to się zdarza. Odnoszenie długich paznokci też, ale to przede wszystkim predyspozycje genetyczne. No ej, konkret, ja współczuję, nie? W robieniu sobie paznokci. Ja bym chyba, nie wiem, ja bym chyba tipsy kleiła, nie? albo... Co tam, Pączek? Nie wiem, co bym robiła. Na szczęście nie mam tego problemu i nie muszę się o to martwić. I nie miałam zbyt wielu klientek z czymś takim, z taką mocno przerośniętym hyponekcją, ale kurde, współczuję, nie?